Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam szczegółowo model wynagradzania, który opracowaliśmy wspólnie z zespołem wdrożeniowym dla Dobroplastu w ramach próby na linii. Był nam do tej próby potrzebny. Taka proteza właśnie na czas próby na linii. Obecny system wynagradzania to jest iloczyn liczby wykonanych okien i indywidualnej stawki wynikającej z kilku poziomów zaszeregowania w zależności od podpisanej umowy pracownika z firmą. I nie tyle chodzi o okna, co o okna obliczeniowe. Metry kwadratowe odpowiednio przeliczane w związku ze stopniem skomplikowania okuciami, wielkością itd. Uff, to jest mega skomplikowane. Obecny model wynagradzania operatorów jest ściśle powiązany z jakością i terminowością. Ale ze względu na historię, pracownicy jednak głównie koncentrują się na liczbie zrealizowanych okien. To się niestety przekłada na defekty i poprawki jakościowe na poszczególnych etapach, no i w całym procesie. Oczywiście ze względu na 100% kontroli jakości na wyjściu dla wyrobu gotowego nie ma możliwości, żeby okno z defektem trafiło do klienta. Reklamacji jest bardzo mało. Natomiast nam zależy na tym, żeby w samym procesie, na poszczególnych etapach także zredukować ilość poprawek, no bo one kosztują. Obecny wskaźnik terminowości jest na dobrym poziomie. Ale dlatego, że formuła liczenia zawiera wiele wyjątków. To jest ten haczyk. Docelowo zależy nam na tym, żeby formuła liczenia wskaźnika nie miała żadnych wyjątków, żeby wszystkie działy, procesy zaangażowane w produkcję i jej wsparcie były obligowane i motywowane wskaźnikiem do maksymalnego skupienia na realizacji celu. W uproszczeniu będziemy dążyć do tego, żeby nie tylko produkcja otrzymywała premię od realizacji wskaźników, ale także działy okołoprodukcyjne, od których ta produkcja niejednokrotnie zależy. Podczas pracy z zespołem wdrożeniowym zidentyfikowaliśmy ponad 50 problemów. To znaczy, oczywiście są to okazje do doskonalenia. Niektórzy nie lubią słowa problem, ale dla mnie jest to zawsze znak, że można coś usprawnić. Po przeanalizowaniu okazało się, że zdecydowana większość tych sytuacji wynika właśnie z akordu. Dlatego myśmy podjęli decyzję, żeby zmienić ten model wynagradzania. Z akordu na tak zwany ryczałt plus przejściowo premia za określony poziom jakości, terminowości i bezpieczeństwa. Obecna polityka firmy zakłada zero wypadków. To jest jak najbardziej słuszny kierunek i ten aspekt też jest wzięty tutaj pod uwagę w proponowanym przez nas modelu wynagradzania operatorów. W nowym modelu zespół otrzyma wynagrodzenie za to, że po prostu jest i pracuje. W tym momencie jest to ryzykowne dla firmy, bo może się okazać, że nikt nie wykona ani jednego okna przez cały miesiąc. Takiej sytuacji nie chcemy i żeby jej zapobiec, zaproponowaliśmy premię złożoną z trzech składników, czyli z bezpieczeństwa, z jakości i z terminowości. Odpowiednie wyniki w tych obszarach oznaczają odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Bezpieczeństwo, czyli zero wypadków. Jak już wspomniałem, to jest absolutny warunek do spełnienia. To w ogóle powinien być priorytet każdej firmy, bo nikt nie przychodzi do pracy, żeby ulegać wypadkom. Dodatkowo trzeba osiągnąć odpowiedni wynik w audycie bezpieczeństwa, wykonywanym codziennie, ale takie audyty się zaczęły raptem w czerwcu, więc na razie jest jeszcze moment, kiedy je obserwujemy. Nie wiemy, jaki poziom jest realny do osiągnięcia. Ustaliliśmy sobie pewien poziom, który będziemy po prostu skrupulatnie obserwować. Jeśli chodzi o jakość, to dzisiaj, pomimo dodatkowej kontroli, defektów jest około 18% w całym procesie. Celem jest 15% maksymalnie, czyli 85% dobrze wykonanych za pierwszym razem sztuk, których nie trzeba będzie poprawiać. Trzeci aspekt to jest terminowość. Dotychczas przygotowanie produkcji drukuje zlecenia i przekazuje je do produkcji. I obecnie nie sprawdza się dostępności w tym momencie materiału ze względu na brak takiej możliwości w systemie. Nad tym zespół pracuje i żeby to zmienić, obecnie nie monitoruje się też wszystkich dostaw komponentów do produkcji. Nie ma rezerwacji materiałowych. To może się wydawać oczywiste niektórym z Was, ale tutaj tak nie jest. Nie ma też harmonogramów, bo nikt nie wie, ile trwa wyprodukowanie okna, ze względu na to, że każde okno jest inne i pod indywidualne zamówienie. Dlatego algorytm wskaźnika terminowości jest obudowany bardzo wieloma wyjątkami dzisiaj, nad czym także pracujemy z zespołem i będziemy w dalszej kolejności także pracować. Jeśli chodzi o planowanie, to tu będzie najwięcej pracy. Obecnie na potrzeby próby naszej na linii dział sprzedaży będzie jak najszybciej przekazywał ręcznie dane do przygotowania produkcji, ale docelowo będziemy pracować nad tym, żeby mógł te dane widzieć jak najszybciej w systemie. Odnośnie magazynu,
trzeba będzie sprawdzać dostępność profili, akcesoriów niestandardowych, okuć i także zmieniać to, żeby zamawiać szyby 3 dni wcześniej. Dzisiaj zamawia się na jeden dzień przed rozpoczęciem produkcji. Czasem nie dojeżdżały, czasem trudno dlatego było po prostu zrealizować harmonogram. Oczywiście w momencie opracowania technologii i przekazania jej do produkcji odpowiednia informacja jest też przekazywana do działu zakupów. Wszystkie elementy są zamawiane, ale dobrze jest zweryfikować ich dostępność tuż przed rozpoczęciem produkcji, no żeby uniknąć zaskoczenia i przesunięć ze względu na brak jakiegoś elementu. Tak się dzisiaj dzieje, to chcemy zmienić. Dodamy też element rezerwacji materiału, to jest bardzo kluczowe, rezerwacji pod określone zlecenie, żeby uniknąć podbierania materiału do innych zleceń. Weryfikacja planu produkcyjnego przez kierownika to też jest istotna zmiana, bo przed kolejkowaniem zleceń nie może dochodzić do sytuacji, że potem się to miesza się te zlecenia ze względu na różne problemy, takie jak brak materiału czy niedostępność jakiegoś elementu. One powinny być grupowane według tego, jak zamawia je klient, a nie według jakichś innych algorytmów. Jeśli chodzi o zakupy, to będziemy musieli zweryfikować akcesoria i pakiety szybowe przede wszystkim. Jeśli chodzi o technologów, to eliminacja błędów przy zamówieniach niestandardowych, które pomimo dużej uważności występują, zdarzają się i wpływają niestety na zachowanie ciągłości produkcji. Trzeba będzie szczególną uwagę tutaj zwracać na naszą pilotażową linię. Co do utrzymania ruchu, udało nam się przekonać kierownictwo firmy, żeby przekazać 2 mechaników na czas tego pilotażu. Będą oni bezpośrednio podlegali kierownikowi produkcji, żeby po prostu zapobiec różnym zdarzeniom związanym z maszynami. To nie jest tak, że utrzymanie ruchu sobie z tym nie radzi, ale chcemy absolutnie wykluczyć obawy z tym związane, czy wymówki związane z tym, że ktoś nie przyszedł i czegoś nie naprawił. Po prostu ci ludzie są do dyspozycji kierownika produkcji priorytetowo. Struktura produkcji została także zmieniona na czas próby na linii. Obecni liderzy będą bardziej angażować się w koordynację procesu. Do tej pory nieco mniej pełnili taką rolę, bardziej pełnili rolę produkcyjną. Zakresy obowiązków i rzeczywista potrzeba ich zaangażowania będzie także wzięta pod uwagę w próbie, i oczywiście dostosowana z czasem do odpowiednich wypracowanych rozwiązań. Wizualizacja to jest moje ulubione narzędzie, czyli tablice w obszarach z aktualnymi danymi na temat realizacji premii, ale też do bieżącego wpisywania problemów, które występują podczas realizacji produkcji, żeby można było je po prostu na bieżąco analizować, eliminować, obserwować ich powtarzalność przede wszystkim, i rozwiązywać je systemowo. Jeśli chodzi o załadunki, to będziemy wprowadzać wizualizację elementów, które są potrzebne ze wszystkich sektorów na sektorze załadunku, czyli na końcu produkcji, przed wysyłką do klienta. Próba miała rozpocząć się 1 czerwca. Myśmy zdecydowali się ją przesunąć, bo uznaliśmy, że firma nie jest gotowa. Ja wiedziałem, że miesiąc później też nie będzie gotowa i prawdopodobnie w sierpniu, i we wrześniu, i w październiku też nie byłaby gotowa, ponieważ zmiany, które wspólnie wprowadzamy, są to duże zmiany i trudno się na nie tak po prostu przygotować. Trudno sobie ludziom często wyobrazić, jak będzie to wyglądało, pozbyć się obaw. Oni chcieliby, żeby to było tak po prostu zrobione i już, a często wydarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ja się zgodziłem na ten miesiąc, bo czasami tak bywa. Jest to po prostu nieodłączny element zmian. Lepiej czasem wszystko bardzo dokładnie przygotować i wstrzymać się, niż doprowadzić do niepowodzenia. W Dobroplaście kultura firmy i zaangażowanie pracowników jest takie, że nie może być porażki. Wszystko musi być perfekcyjnie przygotowane. To bardzo dobra cecha, ale zdecydowaliśmy się działać, ponieważ po kilku tygodniach obserwowania tego procesu wiemy, że nigdy nie będziemy gotowi na 100%. Po prostu startujemy. Od 1 lipca ruszamy w myśl zasady: zrobione jest lepsze od idealnego. Better done than perfect. Jeśli uważnie śledzisz ten projekt, to może zauważyłeś też, że często mówimy o dziale HR, ponieważ jest to dział odpowiedzialny za budowanie polityki wynagrodzeń, kultury firmy i bardzo ważny dział w firmie. Dziś kultura organizacyjna firmy nie jest jeszcze taka, jak byśmy chcieli, żeby była. Jest skrupulatnie budowana, jest wiele obszarów, które dział HR chciałby doskonalić. Obecnie wielu pracowników produkcyjnych jest zatrudnionych poprzez agencje pracy tymczasowej. To są często cudzoziemcy. Nie do końca potrafią identyfikować się z firmą. Barierą dla nich jest też często język, taka niemożność dokładnej komunikacji z ich strony, z firmą, z przełożonymi, nawet z kolegami. Obserwuję działania
działu HR widzę, że są wdrażane różne rzeczy, takie jak na przykład filmy instruktażowe dla szybszego i skuteczniejszego wprowadzania nowych pracowników do pracy na linii. Obecnie wspólnie z działem HR pracujemy nad wypracowaniem wspólnej komunikacji. Spotykamy się, rozmawiamy na temat tego, jak ja postrzegam ten proces, ich rolę i jak koleżanki z HR widzą swoją rolę w naszym projekcie. Nasze zadania są inne, ale dążymy do tego, żeby wspólnie wypracować płaszczyznę komunikacji. Chcemy się porozumieć, ponieważ na dalszym etapie projektu będziemy pracować nad zbudowaniem nowego modelu pracy, nowego modelu wynagradzania. No i za ten model dział HR będzie odpowiedzialny. Mam nadzieję, że będzie to w przyszłości proces HR bardziej niż dział. Póki co na potrzeby linii pilotażowej i tego naszego projektu zdecydowaliśmy się zaproponować alternatywne rozwiązanie co do naliczania wynagrodzeń i na takim mniejszym odcinku, na tym, którym robimy próbę. Kiedy to rozwiązanie się sprawdzi, to wraz z zespołem wdrożeniowym zamierzamy zaproponować je całej organizacji. Jeśli rzeczywiście ta próba pokaże, a jestem pewien, że tak, że taki model wynagradzania wspiera realizację wskaźników i poprawę bezpieczeństwa. Przy okazji naszych prac wyniknął temat mierzenia odpadu. Porównywaliśmy wyniki, które są raportowane z produkcji z wynikami z młyna i okazało się, że są dosyć rozbieżne. Pracujemy nad tym tematem i zapewne w kolejnych krokach będziemy pracować nad zminimalizowaniem odpadów z produkcji. To jest wdzięczna praca, bo to, co uda się zoptymalizować, można przeliczyć od razu na złotówki, no a każdy menedżer lubi takie konkrety. W kolejnym odcinku powiem coś więcej. Na razie zostawiam Was z tą myślą. Zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem. Pamiętaj, żeby obserwować mnie na portalach LinkedIn, Facebook i żeby zasubskrybować ten kanał na YouTube. Do zobaczenia.